Dzień dobry, witamy ze studia komentatorów. Jestem Norbert Zalech, jest Jestem ze mną... Jan Mączkowski. Tak. Witamy. Dzisiaj przed nami emocjonujący pojedynek Gerarda z Bartkiem Lisem. Powiedz mi, Janku, kto jest twoim faworytem? Ogólnie to myślę, że Bartek Lis może wygrać, ponieważ ostatnio ma bardzo duży progres, no ale zobaczymy. To prawda. Wydaje mi się, że to będzie emocjonująca gra i będzie dużo zaważyło o tym, kto wygra w papier, kamień, nożyce. Tak, bardzo męska gra. Dokładnie. Teraz chłopaki się rozgrzewają, widzimy właśnie ich rozgrzeweczkę. No i co, Janku? Jak myślisz, dobra będzie gierka? Myślę, że bardzo dobra. Siemanko, witamy w pierwszym ćwierćfinale Scutif Championship Park Pro. Dzisiaj mamy gierkę Bartka Lisa z Gerardem. I tak, przypominam wam, chłopaki, zasady. Mamy dwie próby na powtórzenie triku. Last trick rebay i jeden rebay na całą gierkę. Gramy fair play. Gramy na parku, czyli nie zadajemy trików na murkach, na rurkach, na flacie też nie zadajemy. Wszystko jasne? Tak. Dobra, tak. To gracie 3-4, to zaczyna. 3-4. Bartek zaczyna. Dobra, na pierwszy trik zadam finger kick as free, na razie. Finger kick as free. Bardzo niestety, blisko. Niestety. Finger kick as free, bardzo mocny triczek. I zobaczymy, jak odpowie mu Gerard teraz. Ja myślę, że poleci backflipem. Backflipem? Hit rewind. Czy hit rewind? Czy jak to tam się nazywa? Trzy rewindziki, bardzo. Trzy rewindy. Teraz poprosimy tutaj pana operatora o slow motion. Instant replay. Bo naprawdę był przepiękny, przepiękny. I zobaczymy odpowiedź Bartka Lisa teraz. Na spokojnie. Ładnie, pięknie, przez całość. Pięknie. Brawa dla chłopaków. Jeszcze raz finger kick as free. Teraz Bartek Lis zadaje. Pięknie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, czyściutko. Fajnie, przez całość, podobało mi się. Podobało ci się? Podobało mi się bardzo. I zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Gerarda. Aj. Ja myślę, że tutaj niestety nie ma szans. Niestety, myślisz, że będzie literka pierwsza? Myślę, że literka będzie. I lecimy, druga próba. Gerarda, literka. Tak jest i mamy 1-0 dla Bartka Lisa. To ja zadam. Były 3 rewindy, to teraz 4. Dobrze, teraz Gerard zadaje. 4 rewindy chyba. 4 rewindy? To już jest mocne. Pyk. Na jedną nogę. Na jedną, niestety. Mógł dołożyć. Mógł. I zobaczymy, jaka będzie odpowiedź teraz Bartka Lisa. Ja myślę, że jakby ten Gerard zrobił sobie dropa z Werta, to by 5 rewindów zrobił. Myślisz? Myślę, że tak. Ale szybko je kopie, co? Strasznie szybko. Zobaczymy teraz, co Bartek zada. Czy będzie to druga literka dla Gerarda? Dobra, to dam teraz King Kiklasa do Vara. Bardzo ładnie. Pięknie, ale dobrze, widzę, że zobacz, widzisz, że Bartek gra na takie triczki, które są mocne, ale które są jego pewnymi trikami. No. Aj, mógł. Mógł dołożyć. Jeszcze mamy drugą Jeszcze próbę. Druga próba. Teraz zaryzykuję, myślę. Aj. Teraz pytanie, czy rebate. Chyba nie. Czyli mamy 2-0 dla Bartka Lisa. I teraz Gerard zadaje. Leko z parę. Bardzo ładny Beko bar. I teraz czy Bartek... Oj, chyba nie próbuje nawet. Ja nie robię Beko bara. Nie spróbuję, ale taki mały fun fact. Wczoraj jeździłem sobie z Bartkiem i nauczyłem go backflipa w gąbki i myślę, że mógłby to zrobić, ale się boi niestety i nie próbuje. Czyli mamy 2-1 dla Bartka Lisa. Teraz Bartek będzie zadawał, zobaczymy, czy utrzyma dwupunktowe prowadzenie. Zadaję Brio Buttercupa na razie. Pyk, Brio Butter. Yes, brawo, sklejone z pierwszej próby. Żeby mieć Brio Butter... Chyba trenował troszkę chłopak, co? Chyba troszkę, tak. Jak ma się Brio Butter Cupa z pierwszej, to już jest coś. Dokładnie. Ja spróbuję. Leci Gerard, ładny drop.
Bri, butter, aj, może, gdyby troszeczkę wyżej. Tu bez Werta się na przykład spędził. No, tutaj nie wykorzystują maksimum wysokości. Dokładnie. Ale jeszcze ma drugą próbę Gerard, także zobaczymy. Chyba tutaj nie będzie brany rebay, więc mamy wynik 3-1 dla Bartka Lisa. Lecimy na drugą sekcję. Okej, dostaliśmy informację, że przenosimy się na drugą sekcję, więc zaraz do was wracamy. Ja zdaję whip bar whipa na tym kuterku. Aj, niestety na jedną. Więc teraz jest kolej Bartka Lisa na to, żeby powiększyć swoją przewagę. Bribara na tą połę tutaj. Bridobara. Taki niecodzienny trik. Właśnie mnie pytać. Dobra, leci. Ja myślę, że Ridu. No to Ridu. Jak ten pinball. I mamy Ridu tutaj od Bartka. Zaliczamy, zobaczymy jak na to, co na to Gerard. Natomiast mało czasu. Ale fajnie się tam ląduje, takie. Tak? No. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź Gerarda. I druga próba Gerarda, niestety w pierwszej mu nie wyszło. Aj. Czyli mamy ile? 4-1? 4-1. Dokładnie tak, 4-1. Teraz kolej Gerarda. Teraz daję kikles na tym kłoterze. Bardzo ładnie, czysto. Jak myślisz, Bartek to powtórzy czy nie powtórzy? Bartek jest typowym kiklesowcem, więc myślę, że zrobi to bez problemu. Oj. Na jedną ale nogę, z drugiej jeszcze ma rebaya w razie czego. Właśnie. Heavy slam. Bierze rebaya. Dostaliśmy informację, że Bartek bierze rebaya. Jak myślisz, że zrobi? Myślę, że tak. Ja myślę, że teraz się tak podpali tam, że zrobi. Tak, widzę, że sam Bartek powiedział, że chce ridu. Bardzo ładny. No i fajnie. No i teraz, czy to będzie enderek, Jasiu? Jak myślisz? Ja myślę, że to może być ender. To zadam whipa do baterka van, to na poderze, na którym robiłem 2 kilo przed chwilą. Bardzo ładnie. Myślę, że Gerard na spokojnie to wklei, więc tak? To raczej nie będzie ender. I nadal mamy wynik 4-1 dla Bartka. I teraz kolej Gerarda ma zadany trik. Spróbuję. Anne Skikles na tym kłoterze. Nie pykło. Więc teraz Bartek Lis ma kolejną okazję na to, żeby zakończyć tą grę wynikiem 5-1. Zobaczymy. Zadam heal, rewind Skikles. Yo! Heal, rewind. Poprosimy kickless. Tutaj operatora o replay na ten trik, bo naprawdę slow motion prosimy. Grubo. Myślę, że to już jest. Wierzę w Gerarda, ale myślę, że to już jest. Rewind. Gerard robi bardzo dobrze te rewindy, więc myślę, że to może się tak. Ja myślę, że Gerard się boi troszeczkę prędkości. Mamy informację, że Gerard zadaje bara do inwarda. Na jedną nogę. Aj. Więc Bartek ma kolejną szansę na zakończenie tej gry. Dobra, to zadam 4 fingery z tej rampy, której przed chwilą robiłem 2 rewind do Kikesa. Więc jeszcze cały czas ta gra trwa, jeszcze Gerard ma szansę cały czas powrócić do tej gry. To ja jeszcze raz zadam tego bara na inwarda w tym miejscu.
niestety. Odpadła. Więc Bartek ma kolejną próbę na to, żeby zakończyć tą gierkę. Okej, to z tej rampy, gdzie Gerard zrobił Barry Inwarda, to zadam Bar Kiklesa. Yo! I zobaczymy, Gerard ma 3 próby. Dobra, no to ja spróbuję zrobić. Jutko, Gerard będzie teraz zadawał. Ja zadam te 4 rewindy, tylko na tym step-upie. O kurde. Fala dwuosobowa. To będzie mocny trik, jeżeli wejdzie, to będzie mocny. Niestety, tak niestety. Jak się spodziewałem. Więc Bartek ma kolejną próbę. Już piąta. Piąta próba na zakończenie tej gry. Dobra, to tam gdzie robiłem barki klasy przed chwilą, zadam heel rewind do bara. To już tyle razy. Jeszcze dwie próby, jeszcze dwie próby, więc to spokojnie myślę, że wejdzie. No i ostatnia. Dreszczyk emocji. Ale... Niestety. No i koniec. I koniec. Proszę Państwa, Bartek Lis wygrał wynikiem 5-1. Przenosimy się do Maćka Winnickiego. Zakończyliśmy właśnie pierwszy ćwierćfinał turnieju Scutiff Championship Park Pro. Wynikiem 5-1 wygrał Bartek i on przechodzi do półfinału. Gerard, dziękujemy bardzo. Tutaj masz od nas nagrodę pocieszenia, żeby cię chroniła przed deszczem. I parasolka adekwatna do mojego sportu. Dokładnie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba, komentarz, kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A my widzimy się w kolejnym ćwierćfinale. Siemanko. Dzięki wszystkim za grę. Dzięki. Bardzo do wygrania, sobie przegrałem. Ale i zależy. Następnym razem się odegram.